Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Uważajcie na skutki zwrotne. Człowiek rozumowo oddzielił świat ducha od świata ziemskiego. Jeden duch uzurpuje sobie prawo do decydowania za inne duchy. Bardzo fałszywie patrzymy na to, co powiedzą inni. Zmuszanie do nauki, zmuszanie do wiary, zmuszanie do posłuszeństwa. Związek pomiędzy partnerami przypomina najgorszy kierat. Zmuszano ludzi do fałszywych poglądów. Każdy duch, który jest na ziemi, przyszedł tu na własną prośbę lub z powodu win nagromadzonych. Gdy nastał czas na ich odpracowanie, automatycznie promieniowaniem zaszeregował się do zejścia w gęstą materię. Schodzi tam, gdzie jest jednorodny i gdzie ma do odpracowania z tymi duchami karmę z poprzednich inkarnacji. Nawet najmniejsze przewinienie w prawach energetycznie musi zostać wyrównane. Wszystkie przewinienia odpracowane. Każdy na ziemi będący duch jest równy drugiemu duchowi. Na ziemi wymyślono rozumowo rodzinne koligacje, uzależnienia, powiązania prawne, prawo rodzinne, aby łatwiej było kontrolować i manipulować duchami. To całe ziemskie prawo jest tak rozumowe, że bez możliwości porównania do prawa Stworzyciela, które jest samoczynnie działające i doskonałe. Prawa rozumu i dywagacje rozumu to przepaść, a prawo Stworzyciela to jasność i czystość. Każdy duch jest zawsze taki sam i zawsze młody, czy jest w ciele ziemskim dzieckiem, czy starcem. Schodząc do rodziny ziemskiej, ma możliwość odpracowania karmy. Powinien być wdzięczny, podziękować i jak dorośnie odejść, bez żądania czegokolwiek. Sam powinien wypracować sobie wszystko. Dla rodziców jest obcym duchem. Może pozostać z nimi w przyjaźni. Resztę każdy odpracowuje indywidualnie sam. Po rodzicach otrzymuje tylko ziemskie ciało, które jest podobne z wyglądu i predyspozycji takich jak rodzice ziemscy. Natomiast w tym ciele jest duch, a każdy duch jest inny, bez żadnych koligacji ziemskich. Trzeba, aby każdy duch z wnętrza wydobył uczucia, które są zgodne z prawami Stworzyciela i tak żył na ziemi. Zrozumieć prawa, bo uczenie się ich na pamięć to błąd, gdyż wtedy pozostają w rozumie, a mają być i pozostać w duchu, sprawdzone w ziemskim doświadczaniu. Rozum jest ograniczony w czasie i przestrzeni, dlatego ziemskie prawa pozostają też ograniczone i fałszywe, mało logiczne i mało precyzyjne. Każdy interpretuje po swojemu, bo tak są przyziemne i wbrew zdrowemu rozsądkowi. Na ziemi wszystko przekłamano, bez możliwości powrotu do natury. Dlatego potrzebny jest totalny wstrząs. Wszystko upadnie, materia zniknie, bo kłamiecie, ludzi mordujecie, tak zwaną medycyną akademicką. Każdy medykament ma zbyt dużo skutków ubocznych, by powiedzieć, że leczy. Jest na ziemi dużo, bardzo ludzi okaleczonych przez medycynę akademicką. Dużo ludzi odchodzi z ciała w szpitalach. Stają się lekomanami, kalekami. Czy to jest uzdrowienie? Każdy człowiek na ziemi sam za siebie odpowiada. Sam wybiera. Konsekwencje w prawach ponosi. Gdyż blokowanie oczyszczania ciała ziemskiego to zbrodnia dla ducha. Żywność akceptowalna przez ludzi jest tak skażona i trująca, że to już powoduje ogromną utratę zdrowia ciała ziemskiego. Jeżeli ktoś wyprodukuje wbrew zdrowemu rozsądkowi i prawom Stworzyciela skażoną żywność,
trujące buty lub odzież, truje różnymi wyrobami naturę lub truje medykamentami, poniesie skutki zwrotne 1000 razy mocniejsze niż to, co sam zrobił. Jeżeli przez was pozostawią ciało gęsto materialne inni, wy w skutkach zwrotnych sami pozostawicie ciało ziemskie i duch odejdzie z ziemi, by to odpracować. Czas przyspiesza po to, abyście mogli natychmiast odebrać zapłatę za to, co sami czynicie. Dlatego zwróćcie uwagę, co myślicie, mówicie i czynicie. Na ziemi jest już ponad 95% światła. Ciemności są zaganiane i kasowane bez odwrotu. Ta era się już kończy. Wzór dla każdego ducha, pokora i szacunek. Stworzyciel jest dla was najważniejszy.